Cześć, Dream Waffle, witam was znowu w Cyberpunku, lecimy znowu z misjami pobocznymi. Aktualnie go imię policja, bo tam chłopa jakiegoś rozwaliłem, co nas ostatnio wykiwał. Dobra, co my tu mamy? Relik przeszłości, czyli to było coś z tymi kasetami Johnny'ego? Coś tam musieliśmy szukać? Coś takiego, jakieś jego stare nagrania? A nie wiem, coś jeszcze daje, układy na szczycie to nie, udaj się na miejsce spotkania jakieś. Czekaj, czy to nie był... Ty, Kerry! Czarną godzinę. To robiliśmy, ale chyba mi się cofnął progres. Czerwony wieszcz. Zbadaj adres z wiadomości. Ciekaw jestem tego Stevena Rivery. Żeby wypisywać tak piramidalne bzdury, to trzeba mieć niezły łeb. Ludzkość to nic innego jak piramida finansowa ukryta za fasadą US. No ja pierdzielę, co ten typ bierze i gdzie można to dostać? Okej. To lecimy chyba, nie? Przez chwilę chciałem mi się tepnąć, ale zapomniałem, że mnie przecież gonią i nie jestem w stanie. Gdzie ty... Ups. To coś zadaje duże obrażenia, a ja nie mogę go zhakować. Nie wiem czemu nawet. Czemu nie można tego hakować? List gończy, 3 gwiazdki. Ostatnio miałem 4, rozwaliłem cały team, nie byli w stanie mi nic zrobić, potem sobie wysadzałem auta i koniec. A jeszcze wieżyczki się spawnowały i we mnie nawalały. Tak przez ścianę. Rozwaliłem jakieś tam drony policyjne, uciekam i dosłownie nic mi nie zrobią. No dosłownie. Jakby coś tam mnie zauważyło przez chwilę, ale naprawdę, policja w tej grze to jest... Jakby po prostu... To jest stan umysłu przecież. Jakby... Ja chciałbym, żeby jednak to Kang Tao rzeczywiście mogło przyjechać, przylecieć. Bo na początku gry mieliśmy akcję, gdzie tam ktoś robił rozróbę, oni przylecieli, strzelili w chłopów i koniec. Chciałbym się z nimi zmierzyć, wiecie? Już raz mieliśmy taką okazję i w sumie było dosyć trudno, ale to był jakiś mały oddział. Jakby rzeczywiście można było serio mieć przerąbane tak mocno. Mieć jakieś wyzwanie tutaj. A tak to... No nie wiem, ja mam 100% szans na cios krytyczny. 91 teraz. Spadło. Czemu spadło? Miało być 100%. Ja nie zmieniłem broni ani nic. Czemu jest 91%, a nie 100%? Ale dobra, i tak to jest masakrycznie dużo. No kurde, kliknij to i schowaj broń. Nie, ja myślę, że ja te ostrza modliszkowe zamienię na pięści goryla, bo chyba będzie można je stosować na walkach ulicznych, z którymi trochę mam problem jednak. Czekaj, do tego sąsiada mogłem wbić, nie? Jeszcze krzywdę mi będziecie robić, czy jak? Oni już tam są czerwoni na mapie. Nic się nie stało. Oni po prostu zaczęli we mnie nawalać, tak o. Dobra, zbadaj adres z wiadomości od Bartmos Collective. Z wiadomości od Bartmos Collective. To jest za... Alert bot, użytkownik usunięty, to jest jakiś... Czekaj, no tu jest zaległa wpłata, tu jest jakaś loteria medyczna, tu jest jakieś... I to jest od jakiegoś www, jakieś randomowe coś. Tu jest jakieś... jakiś scam. Tutaj jest... również jakiś scam. Dobra, wyszukałem w internecie, już wiem o co chodzi. Sieć... Kolektyw Bartmosa. Co to jest? Wygląda dziwnie. Zapłacę za informację na temat prawdziwej tożsamości Swedenborga Riviery. Czytaj dalej. Zadzwoń do Bez Easy z Welnancy. Jezu, jakie porąbane nazwisko. Czy można to wyłączyć? Wyłącz. Ja pierdzielę, ciągle te same utwory słyszeć. Halo. O, hej. To ona? I dzwonisz w jakiejś sprawie, czy tak po prostu? To pierwsze. Znalazłem w sieci twoje ogłoszenie w sprawie Swedenborga Riviery. Aha, to... Cholera, zupełnie o tym zapomniałam. Czyli co, to już nieaktualne? Czemu ma czerwone oczy? Wiesz, znowu? Nadal bardzo chcę zrobić o tym materiał, więc jeśli zdołasz znaleźć cokolwiek nowego na temat Swedenborga, dostawiam kawior i szampana. Ale nie robię sobie przesadnych nadziei. Dobra, co już tutaj jest do spory. A co ci się udało ustalić na jego temat do tej pory? W skrócie? Gówno. A nie w skrócie? No cóż, wygląda na to, że Swedenborg Riviera to nie tylko radykalny ekonomista i filozof, ale też zajebisty netrunner. Ciekawe. Powiesz coś więcej? No,
Mogłabym, Vi, ale to strata czasu. Koleś jest nie do odnalezienia, mówię ci. Nikt nie jest nie do odnalezienia. Nie zaszkodzi spróbować. Proszę, proszę, ale dzisiaj tryskasz optymizmem. No dobra, niech będzie. Zainteresowałam się tym tematem tak z rok temu. Po tym, jak jeden z fanów Swedenborga wrzucił koktajl Mołotowa do oddziału Helvetii. Próbowałam znaleźć do faceta kontakt i nic, po prostu ściana. Wynajęłam prywatnego detektywa, ale wrócił z pustymi rękoma. A adres IP powiązany z kontem? Znaczy, na pewno używał demonów maskujących, ale ślad zawsze zostaje. Proszę, proszę. Widzę, że mam do czynienia z profesjonalistą. Tak, tego też próbowałam. Udało mi się prześledzić sygnał do Santo Domingo, ale nie byłam go w stanie przypisać do konkretnego adresu. A domów, jak wiesz, jest tam sporo. Popytałam lokalsów, czy ktoś coś widział, coś wie. Obiecałam kasę i nic. A więcej tropów nie miałam. Rozumiem. Słuchaj, prześlij mi koordynaty ostatniego datatermu, po którym szedł sygnał, okej? Rozejrzyj się. W najgorszym razie stracę godzinę, a w najlepszym. Kto wie? No skoro nalegasz, czemu nie? Ale serio, Vi, nie nastawiaj się, że... Znajdę, chłopa, znajdę. Pa. Typie! Ja ostatnio rozwaliłem cały skład kosiarzy, nie wychodząc z pokoju. Nawet mnie nie znaleźli. Wszystkim walnąłem zwarcie i koniec. A w sumie powinny tu być jakieś osoby, które nie mają w ogóle żadnych wszczepów. Których nie można absolutnie zhakować. Znaczy są osoby, których nie można zhakować, na przykład policja. Ale dalej no... No jednak powinno być tych osób więcej. Jakieś takie, nie wiem, minibossy, jakieś takie tacy napakowani typowie z jakimiś Uber brońmi i niemożliwością zhakowania ich w ogóle. Jakby ogólnie hakowaniem łatwo nawet rozwalić tego. Jak on miał? Ten Adam Smasher, o! Przecież jak mu walniesz zwarcie, to on traci pół życia. Może innym razem, co? Cukiereczko. Co? Co? Ja może się tepnę. Ale to było na pewno do mnie, bo ja kliknąłem po rozmowę przez przypadek. I wtedy on się odezwał. Do obcych ludzi tak na ulicy mówić? To nie tylko policja jest tu dziwna. Tak z innej beczki, to chyba będą pierwsze wakacje bez żadnego hiszpańskiego hitu, który leci w radiu bez przerwy. I żadnego nie ma. A był chyba co roku, z tego co kojarzę. Nawet z takiego upadku prawie nic nie obrywałem. A nie mógł się ruszyć. Dobra, więc co mi Johnny powiesz? Coś ważnego? Ale o co panu chodzi? Nie. Okej, mamy tutaj takie coś. Jakiś dataterm czy coś takiego. Gazeta w róże. Bardzo dobrze. Coś to trzeszczy strasznie. Czekaj, a jak to... To tu trzeszczy, czekaj. Jak te kable idą tam? Jest to coś? A tu na górze coś jest ważnego, czy nie ma? Czekaj. No, daj się ruszyć, Jezu, ledwo co spadłeś. Skąd ten hałas? Chyba gdzieś z góry. No stamtąd. Tam coś się fajczy chyba. To jest chyba to. To! Piracki router. Myślisz, że to sprawka Swedenborga? Nice. Jeszcze mu hajsu kradnę. Przeczytaj otrzymaną wiadomość. Kto mnie szuka, ten już zdarł z oczu klapki korporacyjno-burżuazyjnej cenzury i wykonał pierwszy krok ku wiszącym ogrodom postkapitalizmu. Ale to dopiero początek. Czy stać cię na więcej? Naniesiono nowe koordynaty na mapę. Sygnał pokrywa się z tym, który tropiła Nancy i prowadzi dalej na Badlandy. Jak serwer. Tylko mi nie mów, że tam teraz pójdę. Bo to jedna wielka strata czasu. Chuj ci obchodzi ten cały Swedenborg. Żyga truizmami rodem z pamiętniczka egzaltowanej nastolatki, a cały świat się tym branzluje. Trójpodział władzy to lobotomia na ciele ludzkiej autonomii. No jeżeli ludzie go słuchają, to trzeba go dorwać. Jesteś zazdrosny. No... A, już rozumiem, o co chodzi. Po
prostu jesteś zazdrosny. Zazdrosny o Swedenborga? Pojebało cię? Mhm. Bo to jego wzięli na sztandary wszyscy anarchiści i antysystemowcy. A ty grałeś w podrzędnych klubach dla garstki naćpanych nastolatków. I gówno rozumiesz. Szerokiej kurwa drogi. Wkurzył się. No i tak to nic nie znaczy. I tak, te decyzje i opcje dialogowe nic nie zmieniają praktycznie. Ewentualnie masz dostać więcej lub mniej kasy czasami. Po wszystkim się podpóc lub nie. Taka prawda. To miało być do czego wracać. To miało być powód, żeby grać w to kilka razy. Miały decyzje bardzo wpływać na nasze życie. Mogliśmy mieć możliwość kształtowania wszystkiego sami. A wyszło... to. Jak zrobię coś takiego, patrzcie, ile jest ludzi. Bim, 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 bim. Gdzie są ludzie? Nie ma! Sygnał prowadzi tutaj. I znów się urywa. Ale jest włączone radio. I znowu jest... gdzieś router, chyba tu. Są kable jakieś, które idą... tam! Nie ma tu żadnej drabiny ani nic. Jak ja mam tam wejść? Da się? Co? Ej, to rzeczywiście on nie był do końca trzeźwy. Czekaj, ja muszę tam te kable jakoś przerwać, żeby... tu dostaję prądu przerwać, żeby on mógł... żeby mógł tu wejść? Może tam, koło przyczepy. Koło przyczepy, no jest tam koło przyczepy. Nie wiem właściwie, gdzie jest głośniej, a gdzie ciszej. Bo tu wszędzie słychać chyba tak samo mniej więcej. Tu jest coś. Telewizor, nie daje się oszukać, kolejny skam, zostałeś oszukany, też kolejny skam. Skanuję okolice, by znaleźć wskazówki. Skanuję i nic. No idą te kable tam. A mogę tak przerwać? Nie. Ale ja tam miałem jak wejść. Ło! Rozwaliłem ogrodzenie. Poważnie. Cholera, kolejny router. Poważnie to było tutaj. Przecież tu łaziłem z 3 razy. Przeczytaj otrzymaną wiadomość. Droga ku gwiazdom zawsze wiedzie przez ciernie, a droga ku kolektywizmowi przez morze krwi. Czy ruszysz w dalszą drogę, czy podkulisz ogon i wrócisz na smycz korporacyjnych oprawców? Naniesiono nowe koordynaty na mapę. Dziwny typek. Bardzo dziwny. Prowadzi dalej. Do kolejnego terminala. Mam wrażenie, że ktoś tobą pogrywa mi. Że tak będziesz jeździć od miejsca do miejsca, jak potem połączysz kropki na mapie, wyjdzie z tego wielki kutas i tyle. Pewnie tak. Jest jeden sposób, by się przekonać. To by wpisało się w twoje poczucie humoru. To by się na pewno wpisywało w twoje poczucie humoru. A żebyś wiedział, ten kutas byłby pierwszym dziełem Swedenborga, które ma jakikolwiek sens. W sumie rację. Tylko pewnie dałby mu jakiś pretensjonalny tytuł. Na przykład... Fallus patriarchatu na straży toksycznej męskości. Co myślisz? Brzmi głupio. Dobra, jedziemy dalej. Kolejne kilometry. Gdzie to znowu jest? Na Badlandach. Dalej. Tylko tak daleko, że to już jest na skraju miasta. Myślę, że to już będzie ostatni. Ale fajne jest to, że on po pewnym czasie daje wskazówkę jednak. Że jak szukasz i nie wiesz, gdzie to jest, to jednak to wskazówka. Co to było? To jeden dostaje wskazówkę. Ja tylko widziałem jakiś żółty kształt. Może to była... nie, może to był samochód? Jakby płaska tekstura samochodu, która miała się wygenerować gdzieś w tle, a wygenerowała się tutaj. Ale bez przerwy mam ten dźwięk trzeszczenia. To jak ja mam go znaleźć po dźwięku, skoro go słyszę bez przerwy? Dobra, tu coś. Kolejna wskazówka, tylko to już jest otwarty teren i jest dosyć mały. To będzie na górze na pewno. Ten dźwięk jest chyba głośniejszy teraz. Znowu jakoś inaczej trzeszczy. Wreszcie, cholera. Patrz, z takiej odległości nawet Night City wygląda ładnie. No, jak się zbliżysz i zobaczysz policję Night City, to już tak ładnie nie jest. Co? Ja jakby skoczyłem, ale przynajmniej mam tutaj save'a. Tu jest. Kurwa. Niech zgadnę. Kolejny router? Moja
teoria o kutasie wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Mm-hmm. Jesteś coraz bliżej, widzisz coraz więcej. Nirwana marksizmu, svenborgizmu. On nawet nazwał swój kierunek, coś takiego. Jest tuż za rogiem. Trzeba wykonać ostatni krok. Trzeba odwagi. Rozwalić wszystko granatem? Prowadzi w kolejne miejsce. Do kolejnego routera. Ty, a może to jest właśnie wielka mądrość Swedenborga. Życie to podróż. Sensem pielgrzymki nie jest cel, tylko droga. Niby coś w tym jest, ale... Brzmi jak straszne pierdolenie. Wreszcie się w czymś zgadzamy. To dokąd prowadzi kolejny trop? Do centrum Hatha Yogi w North Oaks? Do klasztoru w Tybecie? Nie, do wesołego miasteczka. O, okaże się, że chłop jest Jokerem. On też miał jakieś dziwne poglądy. Też jakoś tam, wiecie, był związany z cyrkiem i w ogóle. No w końcu on klaunem był na początku, nie? Z tego się wywodził. No daj mi tu... Czemu tu jest niewidzialna ściana? Polowanie na Zbigniewa w stonogę. No on taki jest polityczny, jakiś taki antyrządowy. Tylko stonoga nie jest hakerem i się nie ukrywa. Ale tak, ludzie go jakoś tam słuchają. Ale on jest memiczny i on... On jakby bardziej... Nie wiem... Śmieszny ogólnie. A ten to po prostu widać, że jakiś pajac i tyle. Jak się tam wierzy w jakieś tam głębokie idee, czy coś takiego, jakieś własne rzeczy wymyśla, nie wiem. Głupio trochę, że te samochody odległe, jak się zbliżę, to one nagle znikają. To jest bardzo głupie. Głupie jest również, że ludzie znikają. O, tu był obok gość? Tu był gość! Nie ma! Pusto! Tu ślad się urywa. Czyli co, facet chowa się gdzieś tutaj? Może. Albo kolejny router. Znajdziemy kolejny router? No, właśnie. Ciekawe miejsce. W sumie, dobrze współgra z twórczością tego typa. W sensie? Że ten Luna Park to też karykatura ekscesów kapitalizmu? W sensie, że to też prymitywna rozrywka dla idiotów. A. Dobra, zbadaj okolica. To jest jakiś gang. Czekaj, ja już go kiedyś nawalałem. Rozwalili mnie. Dobra, zbadaj okolica. Nie, no, nie chcę się wcinać w bójki żadne, bo... Bo bym musiał uciekać później. Pieniądz to narzędzie kolonialnej opresji umysłu. Podziały klasowe to mejoza anarchii. Co to do cholery jest? Jak to co? Swedenborg Riviera! Co? Gratulacje! Znalazłeś proroka Night City! A to dobre! Filozof w skrzynce! Na korbkę! Wrzuć mu parę baksów, może rzuci kolejną maksymą! Co? Ale czemu to było tak ukrywane? Ale jak to w ogóle możliwe? Nie mam zielonego pojęcia! Jezu, ależ to jest piękne! Pół sieci spija mądrości wyplute przez manekina w szklanej gablotce. Szuka w nich drugiego dna, analizuje, kłóci się o poprawną interpretację. Warto było przeleżeć 50 lat na czas, żeby to zobaczyć na własne oczy. Muszę się sam przyjrzeć. Ktoś musi za tym stać, nie? Ktoś musiał grzebać przy tej maszynie. Poważnie? A może tam w środku jest pajac? Zapłać, żeby usłyszeć wróżbę opcjonalnie. Spotkasz przystojnego lobbystę, kiedy najmniej spodziewasz się brutalnej rewolucji klasowej. Każdy sukces rozcieńcza duszę. Twoje szczęście odmieni się, gdy środki produkcji popłyną szerokim strumieniem endorfin. Nawet nie rozumiem. Zapisujesz? Przecież to trzeba zachować dla potomności. Dobra, dziwo się, chłopie. Próbuję skanować. Skaner mi nie wykrywa. Znowu. O! Ale że... Kurde. Ja mam tu przeskanować jakoś, czy po prostu to przeskanować, bo jakoś to nie działa. Przeprogramowania SI, prosta SI sterująca...
Kogo ty mi skanuje? Router? Patrz. Ktoś ten automat podłączył do sieci. No to na co czekasz? Co jest? Co można wyczytać z tych kabli? Co jest? Albo ja się do czegoś podłączyłem i nagle mi nawalają. To się załatwia w ten sposób. Ty masz to. Ty masz, nie wiem. A ciul, chowamy się po prostu. Dobra. Ten tam. Koniec. Dajcie mi się podłączyć. Podłączam się do publicznej rzeczy i oni zaczynają mi nawalać. Nie wiem, zazdrośni, że umiem takie rzeczy, czy... Nie rozumiem. Batman się w nich obudził. Przydaje otrzymaną wiadomość. Znowu. Ponnice do kłębka. I co? Czujesz się oświecony? Ha 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 xd. You have been pwned by sweet... coś, coś, coś. Okej, okay. Czyli jeśli dobrze rozumiem, ktoś zhakował automatycznego wróża, podmienił mu algorytm, żeby zamiast przepowiedni składał antysystemowe maksymy. A potem podłączył go do sieci przez system routerów, które maskowały skąd idzie sygnał. Genialne, po prostu genialne. Damy radę tego kogoś znaleźć? Chciałbym typa wyściskać. Obawiam się, że to niemożliwe. Po pierwsze, nie zostawił żadnych śladów. Aj, lipa. Ty nie żyjesz, John. A, tak. Jak się dobrze bawię, zdarza mi się zapomnieć. Ej, V, nie odłączaj go, co? Powiedz Johnemu, że zostawisz automatyczną wróżbę w spokoju. Podepnij się do automatycznej wróżby, aby zmodyfikować algorytm. Nie zepsuję zabawy. Nie pozbawię Night City najwybitniejszego filozofa. Racja. Zdrowie Swedenborga nie wierzy. Kapitał to krew globalnego systemu opresji. Zadzwoń do Nancy i zdaj jej relację. Dobra. I co ci to dało? O, Vi, niech zgadnę. Dzwonisz, żeby powiedzieć, że masz dość walenia głową w mur? No, tak nie do końca. Coś jednak ustaliliśmy. Jacy my? Ktoś ci pomagał? Hmm? Nie, sorry, przejęzyczenie. A Swedenborg to jeden wielki żart. Co? Jak to? To automat. Bot, który łączy losowe słowa w pseudomądrości. Ktoś go podłączył do sieci i się pewnie z nas naśmiewa. Cholera, Vi. To jeszcze lepsza historia niż myślałam. Przyjrzę się temu. Aha, no i zaraz prześlę obiecaną kasę. Dzięki, pa. Okej, okay, ile? 4 koła. To ja łażąc po tych routerach zebrałem więcej już. No dobra, także w tym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i siemka.